Witam wszystkich serdecznie z tej strony Ajan, z Karczmy Ajantisa i zapraszam na kolejną 278 tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku: sprzedaż wirtualnego biletu na bliskon. problem z kopiowaniem postaci na PST, książka Reverse Design Diablo 2, zakończenie działalności serwisu Battle.net.pl, aktualizacja moda Polish Power oraz event urodzinowej masakry na Imperium Realm. Kilka dni temu rozpoczęła się oficjalna sprzedaż wirtualnego biletu na tegoroczny Bliskon, który odbędzie się w dniach 3-4 listopada. Jeśli chcielibyście oglądać całą imprezę na żywo, ale nie widzi Wam się wydawać kilku tysięcy złotych na wyjazd do Stanów, to za 30 euro będziecie mogli obejrzeć wszystko z perspektywy wygodnego fotela w Waszym domku. A, no i dostaniecie jakieś drobne wirtualne gadżety do wszystkich gier zamieci. Ale tym razem Blizz rozpoczął świętowanie BlizzConu jeszcze przed samym startem imprezy. Na stronie Blizzard Watch co tydzień będą zamieszczane kolejne filmy nawiązujące tematycznie do imprezy w Anaheim. Niektóre będą dostępne za darmo, obejrzenie innych będzie wymagało posiadania wirtualnego biletu. A wraz z wirtualnym biletem pojawia się także możliwość zakupu torby z upominkami. W tym roku jest to plecak z logiem Bliskonu i garść drobnych upominków, takich jak naszywki, figurka czy jakieś dindadełko do zamka. Cena 45 dolarów plus wysyłka i ewentualne cło. Jeśli chcielibyście potestować trochę zmiany w 2.6.1 na PST, to uważajcie na funkcję kopiowania postaci z serwerów BattleNetu na serwery testowe. Na oficjalnym forum pojawiły się głosy o problemach z logowaniem na PST po skorzystaniu z tej funkcji. To zaskakujące, że po 17 latach od premiery Diablo 2 fani gry nadal tworzą świetne artykuły dotyczące tej pozycji. Na stronie The Game Design Forum pojawił się całkiem spory e-book, w którym autor szczegółowo analizuje mechanikę Diablo II oraz założenia leżące u podstaw tej gry. Materiał bardzo ciekawy, choć przygotowany w nieco bardziej naukowy sposób. Jego podstawowa wersja dostępna jest za darmo na stronie, do której linka podaję poniżej, a nieco bardziej rozszerzona wersja, w postaci pliku PDF, może zostać zakupiona za niecałego dolara. Jeśli tylko w miarę kumacie język angielski, to gorąco polecam. Tydzień temu informowałem Was o zniknięciu serwisu Diablo3.net.pl. Dzisiaj mogę z przykrością potwierdzić, że zarówno Diablo3.net.pl, jak i cały portal Battle.net.pl kończą swoją działalność. Tak naprawdę to strony te przestały być aktualizowane już rok temu, ale dopiero teraz Diablo netpl zniknęło z sieci. I chociaż strona nadal będzie dostępna w wersji archiwalnej, to wielu starszych graczy zapewne zgodzi się, że wraz z odejściem BattleNet.pl karmiącego nas ciekawostkami o grach zamieci od 2001 roku kończy się kolejny etap na naszym polskim poletku Diablo. Serdeczne dzięki dla Beliala Elementa i wszystkich innych osób, które zaangażowane były w ten projekt. Linka do archiwalnej strony znajdziecie pod filmem. A na stronie Moda Alchemic odnajdziemy kolejną wersję modyfikacji Polish Power do Diablo 2. W wersji 1.21 nie zmieniło się zbyt wiele: zwiększono przyrost doświadczenia, zmniejszono wymagania poszczególnych umiejętności i kwoty, wymagane do wskrzeszenia najemników. Link do pobrania oczywiście pod filmem. Imperium Realm standardowo już, jak co tydzień, podrzuca nam kolejny event. W Iwencie Urodzinowej Masakry dwukrotnie zwiększono liczbę potworków w grze, zwiększono ich siłę, drastycznie zwiększono karę do odporności za grę na piekle, ale także zwiększono drop wyposażenia. I to wszystko w dzisiejszej 278 tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. Dajcie też znać, czy w tym roku macie zamiar kupić wirtualny bilet na Bliskon.